tej chwili gabinety znajdujące się na pierwszym piętrze w poradni psychologiczno-pedagogicznej przechodzą kompleksowy remont. Próbujemy unowocześnić, odremontować, pomalować, wymienić panele, po to, żeby nie było takiej różnicy znaczącej między tym, jak wygląda parter oddany po remoncie gruntownym, a pierwszym piętrem naszej poradni. Także w ostatnim czasie wyremontowaliśmy gabinet logopedy, ale też zrobiliśmy pomieszczenie socjalne dla pracowników merytorycznych poradni, które chronione jest szyfrem. Pomieszczenie ma być przeznaczone na testotekę, czyli miejsce, gdzie będą zgromadzone specjalistyczne testy oraz tak zwaną dokumentację wrażliwą, którą udostępniamy specjaliście na potrzeby badania bądź na potrzeby terapii prowadzonej z dzieckiem. Dzięki temu, że przy poradni działa tak zwany ośrodek z programu, w ramach programu rządowego Za życiem, dzięki wypracowanym środkom mogliśmy doposażyć poradnię w sprzęt do Tomatisa, uzupełnić o dalsze moduły, w sprzęt do terapii integracji sensorycznej, ale także w różne pomoce dydaktyczne, którymi posługują się specjaliści, pedagodzy, logopedzi czy też psycholodzy. Poradnia cały czas funkcjonuje w systemie stacjonarnym. Nie pracowaliśmy na pracy zdalnej, to nas nie dotyczyło, więc pracujemy cały rok stacjonarnie, wykonujemy wszystkie te działania, które wykonywaliśmy też przed COVID-em, oprócz zajęć wyjść w teren, na teren placówek, ponieważ tam dzieci, jak wiadomo, nie ma, były w domu, i oprócz zajęć warsztatowych, grupowych, odbywających się na terenie naszej placówki. Wszystkie inne pozostałe formy, czy to diagnozy, czy terapii indywidualnej, wszystkie były cały czas wykonywane. Bo ostatni rok pokazał, że zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest bardzo duże. Wciąż jeszcze ono będzie się utrzymywało, ponieważ tendencję wzrostową obserwują nie tylko szkoły czy przedszkola, ale też to pociąga za tym, że tej pomocy potrzeb jest również w poradni coraz więcej. Na pewno cały czas działania diagnostyczne i to w kierunku trudności szkolnych, ale też problemów emocjonalnych. Cały czas tutaj służymy pomocą. Na pewno też sytuacja COVID-u, ograniczenia kontaktów społecznych spowodowała, że dzieci troszeczkę potrzebują treningu tego społecznego. Takie potrzeby nam też zgłaszają. Barbara Wolańska zwróciła się także z prośbą do rodziców dzieci, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub będą ubiegać się o nowe. Żeby dopełnili formalności wszelkiej, przede wszystkim zgłosili dziecko na takie badanie do poradni, ponieważ dobrze by było, żeby dzieci i młodzież uzyskały na nowy, kolejny etap edukacji takie orzeczenie, taki dokument do końca sierpnia, ponieważ umożliwi to sprawną rekrutację do szkół i placówek, ale też umożliwi szkołom zorganizowanie pomocy już od września tym dzieciom na mocy orzeczenia. Więc bardzo prosimy, żeby rodzice się szybciutko zgłaszali. Całą rozmowę z Barbarą Wolańską nadamy jutro w bloku programów po wydarzeniach tygodnia.